Szanowni Państwo, dzień dobry. Zmiany w kodeksie wyborczym, zwłaszcza te najnowsze zmiany wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość w tym roku, to atak na równe i wolne wybory w Polsce. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć o najnowszej inicjatywie, która ma na celu wzmocnienie kontroli jesiennych wyborów parlamentarnych. Ze mną jest posłanka Klaudia Jachira, Zieloni, Koalicja Obywatelska. Jest ze mną pani Kinga Łozińska, wiceprzewodnicząca Komitetu Obrony Demokracji i członkini inicjatywy obywatelskiej kontroli wyborów, w której biorą udział wszystkie partie demokratyczne w Polsce. Są goście i gościnie z Zielonych. Jest ja, Urszula Zielińska, posłanka Koalicji Obywatelskiej i współprzewodnicząca Zielonych. Proszę Państwa, dziś rano na biurko przewodniczącego dyrektora OBWE trafił wniosek parlamentarny z Parlamentu Europejskiego o objęcie wyborów parlamentarnych w Polsce pełnoskalową kontrolą i obserwacją wyborczą. Wniosek autorstwa grupy Zieloni i Wolny Sojusz Europejski poparły prawie wszystkie grupy w Europarlamencie, wszystkie największe grupy parlamentarne. I dziś rano ten wniosek trafił na biurko pana Matteo Mecacciego. Dlaczego złożyliśmy ten wniosek, z czego on powstał? Ten wniosek powstał z rozmów, obaw między innymi nas Zielonych z przyjaciółmi z parlamentu, z grupy Zielonych. Na podstawie tego, co wydarzyło się w polskim prawie, zwłaszcza w zmiany w kodeksie wyborczym, które PiS wprowadził w lutym tego roku. Ja przypomnę, że na podstawie tych zmian będzie można unieważnić potencjalnie setki tysięcy głosów Polaków, Polek mieszkających za granicą, tylko dlatego, że w placówce wyborczej nie zliczono na przykład jednego głosu w ciągu 24 godzin od zamknięcia lokali wyborczych. Przypomnę, że w tym nowym prawie, w tej nowej nowelizacji kodeksu wyborczego zmniejszono dostępność do lokali wyborczych, między innymi znów dla mieszkańców, Polaków mieszkających za granicą, ponieważ nie można będzie głosować bez ważnego dowodu osobistego na podstawie na przykład paszportu, tak jak to było możliwe do tej pory. W tym prawie również zwiększono dostępność na terenach wiejskich, w małych gminach, gdzie zwykle placówki wyborcze są mniejsze, nie ma tam takich kolejek, natomiast nie zwiększono jej równolegle w dużych ośrodkach miejskich, które są zwykle dotknięte problemem kolejek i znacznie więcej wyborców przypada na jedną komisję wyborczą. Więc te wszystkie zmiany, ale też zmiany w prawie dookoła dotyczące powołania komisji zwalczającej opozycję, która być może zostanie zwołana już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, te wszystkie zmiany niepokoją i powodują absolutną naszą troskę o to, czy wybory tej jesieni będą wolne, będą równe. I stąd powstał ten wniosek. Być może za chwilę czynownicy z Prawa i Sprawiedliwości powiedzą, że Zieloni donoszą na Polskę, do Europy. Być może będą się na to uskarżać. Proszę Państwa, Europa to nasza społeczność. Europa to nasza tożsamość, instytucje europejskie, i również OBWE, które zajmuje się misjami kontroli wyborów w krajach, gdzie jest autokracja, w krajach, w których nie ma demokracji, to są również nasze instytucje. I my będziemy walczyć o wolne, równe wybory w Polsce przy udziale tych naszych europejskich instytucji. Teraz zapraszam do zabrania głosu posłankę Klaudię Jachirę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tak się akurat składa, że razem z posłanką Zielińską jesteśmy obie wybrane z okręgu warszawskiego. To na nas głosowały Polki i Polacy mieszkający za granicą. Ostatnie zmiany w kodeksie wyborczym ustanowione na mniej niż rok przed wyborami, co już samo w sobie budzi obawy, utrudniły bardzo poważnie Polonii
oddanie głosu. Przede wszystkim pozbawiły ich możliwości głosowania korespondencyjnego, a poza tym sprawiły, że setki tysięcy głosów mogą zostać uznane za niebyłe, ponieważ komisje, do których często przychodzi po kilka tysięcy Polek i Polaków mieszkających za granicą, nie zdążą tego policzyć i po prostu nagle te głosy wyparują. Mówimy o setkach, tysiącach, o kilkuset tysiącach głosów, które mogą przestać istnieć. Dlatego bardzo się cieszę, że na wniosek Polskich Zielonych, Europejscy Zieloni wraz ponad podziałami w Parlamencie Europejskim z różnych środowisk politycznych wnieśli do OBWE o pełnoskalową kontrolę wyborów w Polsce. To naprawdę jest bardzo ważne. O taką kontrolę wyborów, jaka niestety jest zwykle stosowana w krajach, gdzie zagrożona jest demokracja, gdzie obowiązuje autorytaryzm. I wierzę, że wspólnymi siłami, także dzięki temu wnioskowi do OBWE, zadbamy o to, by te wybory nie zostały w Polsce sfałszowane, bo do tego dąży obecna pisowska władza. W tym wniosku do OBWE tam są wymieniane konkretne ustawy, które budzą niepokój, które są niekonstytucyjne, niezgodne z polską konstytucją. Mówimy oczywiście o niesławnym Lex Tusk, chociaż ja mam duży problem z tą nazwą, bo autorem tej ustawy nie jest Tusk, a Kaczyński, a nie ma to nic wspólnego z prawem, a raczej z bezprawiem. Więc mówimy także właśnie o tych poważnych zmianach w kodeksie wyborczym. Mówimy o tym, że o neosędziach, którzy są powoływani. Naprawdę obecna władza robi wszystko, aby sfałszować te wybory. Takie obawy też są, czują europarlamentarzyści. I z jednej strony mi jest bardzo przykro, że to znowu Europa musi stać na straży europejskich wartości, stać na straży demokracji, wolności w Polsce. Ale mimo to dziękujemy im, że nie zostawiają nas sami, że też bardziej czasem niż polska władza, że zależy im na tym, aby Polska miała demokratyczne, sprawiedliwe wybory i dlatego jestem bardzo wdzięczna, że taki wniosek do OBWE powstał, bo my jesteśmy to winni ludziom. Tego chce naród i pokazał to w niedzielę na ostatnim marszu, gdzie krzyczało 500 000 gardeł. Wiwat wolność, wiwat demokracja. Proszę Państwa, wniosek o pełnoskalową misję obserwacyjną OBWE w Polsce to najnowsza inicjatywa kontroli wyborów, ale od wielu miesięcy pod kierownictwem KODU, Komitetu Obrony Demokracji, pracują ludzie, przygotowując krajową obserwację wyborów i o tym powie pani Kinga Łozińska-Czaja, Komitet Obrony Demokracji, Inicjatywa Obywatelska Kontrola Wyborów. Dziękuję bardzo. Tak, my też możemy kontrolować wybory. Obywatelska Kontrola Wyborów to jest największy projekt Komitetu Obrony Demokracji, który prowadzimy od 2018 roku, ale rok temu 11 ugrupowań politycznych, wszystkie partie opozycyjne prodemokratyczne i szereg partnerów społecznych, a ta lista rośnie, podpisało porozumienie o współpracy wokół tego projektu. To chyba najlepiej pokazuje, że wszyscy jesteśmy przekonani, że najbliższe wybory będą równie ważne jak wybory 89 roku. To będą rzeczywiście wybory o naszą przyszłość, o wszystko. Wspólna rejestracja kandydatów na członków komisji i obserwatorów społecznych ma wiele zalet. Na przykład pozwoli nam bardzo łatwo identyfikować białe plamy na mapie komisji obwodowych i łatwą i szybką lokację, przenoszenie wolontariuszy. Współpraca ta da wiele synergii i bardzo się cieszymy i dziękujemy wszystkim partnerom za tak duże zaufanie. Każda obywatelka i każdy obywatel może zostać obserwatorem, jeżeli ma ukończone 18 lat. Wystarczy się zarejestrować na stronie okw.info.pl i zostaniecie tam Państwo poprowadzeni przez opiekuna łącznie ze szkoleniem. Także pomoże Wam wybrać najlepsze miejsce. Może się okaże, że trzeba będzie jechać gdzie indziej. We wszystkim Wam pomożemy. O wszystkich też zasadach tego projektu mówi akcja promocyjna, która się właśnie rozpoczęła pod hasłem Wybory bez PiC-u, czyli wybory uczciwe. Proszę Państwa, bardzo Was zachęcamy do aktywności, do zapisywania się do OKW. To od nas zależy, czy te wybory będą uczciwe i wolne. Dziękuję.
Szanowni Państwo, do obywatelskiej kontroli wyborów możecie zapisać się na stronach wszystkich demokratycznych partii w tym kraju. Do tego bardzo Was zapraszamy, a do OBWE apelujemy w imieniu 5 największych grup parlamentarnych w Parlamencie Europejskim, w imieniu Europejskich Zielonych. Obejmijcie polskie wybory parlamentarne jesienią tego roku pełnoskalową misją obserwacyjną w imieniu naszego dobra, w imieniu demokracji w Europie. No jest to niestety tragiczna sytuacja, która pokazuje, jak bardzo rząd zaniedbał sytuację w Turowie. Turów to był problem, który nabrzmiewał od lat. Te informacje, te problemy były znane polskiemu rządowi i tam po prostu nic w tym kierunku nie zrobiono, żeby przeprowadzić, żeby w ogóle przygotować i przedstawić plan naprawy tych problemów, na które skarżyła się strona czeska, na które skarżyli się mieszkańcy tego regionu. I dzisiaj niestety widzimy skutki i konsekwencje tych zaniechań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Turów zasługuje na plan sprawiedliwej transformacji. Ten plan przedstawiony Komisji Europejskiej jak najszybciej rozwiązałby te problemy. Uspokoiłby lokalnych mieszkańców, uspokoiłby naszych sąsiadów Czechów. Takiego planu Prawo i Sprawiedliwość do tej pory nie przygotowało i powiem Państwu, że już nie przygotuje. Taki plan przygotuje nowy, demokratyczny rząd, mam nadzieję, za wolą polskich wyborców, których będą zieloni i o takie sprawy będziemy właśnie troszczyć się w Polsce. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? To dziękujemy. Dziękujemy bardzo.